Tony kupił wózek, by przewozić bęben. Ale czy udźwignie prawie 80-tonową koparkę? Kevin, słyszysz mnie? Zaczynamy. Koparka ma wjechać na wózek. A później trzeba zaczepić łychą o wywrotkę. W ten sposób pojedzie 25 km na godzinę. 5 razy szybciej niż zwykle. Kevin, poprowadzisz koparkę. Próbę zrobimy na drodze. Za kierownicą wywrotki siedzi Ruby Mahoney. Zabierajcie stąd koparkę. Nie, nie, nie. Stop! Kpicie sobie? Urwałeś klapę? Próbowaliśmy, nie udało się, bo omal nie urwaliśmy klapy skrzyni. Monika przyjechała starszą wywrotką, która nie ma klapy. Fajnie znowu kierować tym czołgiem. Dobrze. Monika, cofaj. Unieś ustrojstwo. Dobra, ruszać. Świetnie. Od razu lepiej. Tym razem powinno się udać. Oby tak dalej. Ekstra. Poszło lepiej niż sądziłem. Pomysł się sprawdził, to chciałem zobaczyć. Wózek od razu zaczął przewozić koparki, a surowiec trafił do przesiewacza w niespodziewanym tempie.